Ukraińcy, większość specjalistów, dziennikarzy bokserskich w Stanach Zjednoczonych stawia na Ramireza, stawia na jego zwycięstwo przed czasem, ale wszyscy podkreślają, że Wiktor Postoł, chociaż już najlepsze lata ma za sobą, już jest po tym swoim absolutnym szczycie kariery, chociaż przegrał wyraźnie i z Joshem Taylorem, i z Terence'em Crawfordem walki o Mistrzostwo Świata, to ma w narożniku przecież wspaniałego trenera, który 12 razy prowadził w ringu Jose Carlosa Ramireza. Mówimy oczywiście o Freddie Roachu. W narożniku Ramireza w tej chwili Robert Garcia. Mówiliśmy o tym, że no było niebezpieczeństwo, że się nie pojawi, bo miał pozytywny wynik testu na COVID tydzień temu przed inną walką, ale potem były dwa negatywne testy i dzięki temu Ramirez przed walką Roberta Rodrigueza miał ten pozytywny wynik, potem dwa negatywne i dzisiaj jest w narożniku. 4 razy już stał w narożniku pięściarza z Avanal w stanie Kalifornia. Jego rodzice to są meksykańscy emigranci. Walczy o prawa emigrantów, ale może o tym za chwilę, bo na razie patrzmy na to, co dzieje się w ringu. Postoł, lepsze warunki fizyczne, wyższy, 180 cm wzrostu. Czy to będzie miało znaczenie, panie Krzysztofie, w tym pojedynku? I tak, i nie, bo wiadomo, jak Ramirez boksuje, wiadomo, że Ramirez będzie starał się przejść do, skrócić dystans i zasypać lawiną swoich super kombinacji bokserskich. Natomiast kiedy Postoł będzie utrzymywał właśnie tak zwany długi dystans i będzie boksował z kontry, absolutnie jest do tego przygotowany i potrafi to robić najlepiej, jak potrafi, więc tu będzie miał Ramirez, z tym będzie miał problem. Musi szybciej się przedostać do, skrócić dystans, przedostać się do półdystansu i tam szukać miejsca swoimi ciosami na korpus, wychodząc potem na górę, znowu zejść na dół, bo tak właśnie Ramirez boksuje. Jak już złapie swojego przeciwnika w linach w półdystansie czy gdzieś w narożniku, to potrafi zasypać najlepszych bokserów swoją kombinacją bokserską. Postoł 180 cm wzrostu, zasięg 187, Ramirez 178, chociaż tutaj powiedziałbym, że z 5 cm różnicy jest wzrostu między nimi, ale spory zasięg, 184 cm. Ostatnią walkę stoczył w lipcu poprzedniego roku z Mauricem Hookerem. To jest jego 4. obrona pasa WBC zdobytego w marcu 2018 roku oraz pierwsza WBO właśnie wywalczona w walce z Hookerem. O tym ich, jak to powiedzieć, długim oczekiwaniu na ten pojedynek już troszkę mówiliśmy. Najpierw mieli się spotkać 1 lutego w Chinach, w Haikou, ale walka odroczona z powodu koronawirusa. Mówiłem o tym, Ukrainiec był już w Chinach. Ramirez w zasadzie miał spakowane walizki, miał odlatywać do Chin, kiedy walka została odwołana. Potem 9 maja w Fresno w Kalifornii, czyli tam, gdzie mieszka na co dzień Jose Carlos Ramirez. Jest tam no, bardzo znaną postacią, nie tylko dlatego, że jest mistrzem boksu, jest działaczem społecznym, walczy o prawa migrantów, ale walczy też o prawa farmerów, bo pochodzi z farmerskiej rodziny tam w Dolinie Kalifornii. Bardzo dużo upraw i on tam się w różne fajne rzeczy angażuje na rzecz społeczności lokalnej, ale może o tym troszkę później, jeśli będzie w ogóle na to czas. Freddie Roach, jak mówiliśmy, w narożniku Wiktora Postoła. Obydwaj byli w treningu. Te walki odroczone spowodowały, że prawie rok przygotowywali się, bo mówił o tym Ramirez, że najpierw do tego pierwszego pojedynku w Chinach szykował się 9 tygodni, czyli zaczął jeszcze w 2019 roku. Potem do pojedynku we Fresno szykował się 6 tygodni, no i teraz do tego pojedynku szykował się 9 tygodni, więc powiedział, że ma takie wrażenie, że jakby cały ostatni rok był cały czas w treningu, jakby w ogóle nie wyszedł z sali bokserskiej. Ramirez zadaje statystycznie i to już czytam tutaj nasz artykuł Przemka Garciorczyka, naszego korespondenta ze Stanów Zjednoczonych, który zapowiadał dla nas ten pojedynek. Polecam go na polsatsport.pl. Ramirez statystycznie 68,4 uderzeń na rundę, trafia z 33,5% skutecznością. Natomiast Postoł nie lubi boksować bardzo aktywnie, 7 ciosów na rundę, ale ja bym powiedział, że na razie w tej pierwszej rundzie to Postoł wyprowadził, wydaje mi się, więcej ciosów i na razie ten jego lewy prosty całkiem dobrze wygląda. Ten lewy prosty może całkiem dobrze wyglądać, natomiast cały czas tutaj pod wielką presją jest i wydaje mi się, że Ramirez nabiera tempa, wchodzi w tą walkę, wszedł w tą walkę bardzo dobrze. Sprawił kilka razy problemy Ramirezowi. Postoł natomiast też kilka prostych ciosów. Plus zaskoczenie Ramireza przy tak niskim zasięgu ramion, krótkim zasięgu ramion porównując do Postola. Zadał kilka długich, prostych ciosów, które też weszły do celu. Ale powiem tak, może to nieładnie zabrzmi, widać po zawodniku z Ukrainy, że już te chyba najlepsze lata są jego, można nie do końca go przekreślać, że to już jest po nim, ale taki troszeczkę jest wolniejszy i nie do końca taki jest skoordynowany, no więc nie będziemy szukać przyczyn, dlaczego tak się dzieje, czy co jest powodem, czy to jeszcze nie 36 lat, to nie jest przecież wielki problem dla wielkiego boksera, ale tutaj Ramirez postawił bardzo wysoko poprzeczkę i musi stanąć Ramirez na wysokości zadania 30 razy wyżej, mocniej jak do tej pory miał, bo to jest przeszkoda, może być bardzo trudna do przejścia. A ten wiek podkreślali amerykańscy dziennikarze. Czytałem taki artykuł, w którym wypowiadali się rozmaici amerykańscy specjaliści i nikt nie stawiał na Postoła, a większość stawiała na to, że Ramirez wygra w późniejszych rundach, 9., 10. Runda właśnie, jedna chyba tylko była opinia, że Ramirez wygra ten pojedynek na punkty i właśnie tę różnicę wieku podkreślano, że jednak ten top już jest za Postołem, że on już przeszedł ten swój szczyt kariery. Ten szczyt to oczywiście było zwycięstwo nad Matysem. I popatrzmy tutaj właśnie prawy Ukraińca gdzieś tam ląduje za barkiem Ramireza, a Ramirez odpowiada lewym sierpiem, no ale tutaj w tej akcji to Postoł był tym, który był precyzyjniejszy, zadał ciosy. Ramirez w trakcie pandemii zbierał pieniądze na pomoc właśnie tej swojej lokalnej społeczności w Avenal w Kalifornii. To są farmerzy, pracownicy tych wielkich latyfundiów, tak to chyba można określić. Tam się hoduje Dolina Kalifornijska, cytrusy przede wszystkim i on sam jako 14-latek pracował w polu i mówi, że trening bokserski przy tym, co czeka pracownika w polu, to jest sama przyjemność. Wstawał o 4 rano, kładł się kończył pracę około 18, 6 rano był już na polu, no i stara się pomagać tej swojej lokalnej społeczności, ale o tym znowu, jak będzie przerwa, bo teraz skupmy się na boksie. Jeśli cały czas w taki właśnie sposób Postoł będzie boksował, to duże problemy Ramirez będzie miał. Na razie to lewy prosty powstrzymuje Ramireza. Potrafi też zaboksować serią Postoł. A Ramirez na razie taki, powiedziałbym na początku tej rundy, dosyć oszczędny w ruchach. Popatrzmy, Ramirez wyprowadzony 44 ciosy przednią ręką, 46, Postoł 17 razy trafił Ukrainiec. Teraz prawy prosty w jego wykonaniu. Niższa skuteczność na razie Ramireza. Na pewno Freddie Roach wie, jak zastopować, ale wiedzieć, a przeprowadzić to są dwie różne sprawy, bo teraz Ramirez pokazał próbkę swoich możliwości, wytrącił na chwilę z równowagi Ukraińca. Tak, ale Ukrainiec też pokazał idealne tak zwane zejście z linii ciosu, uciekając w prawą stronę. Pójście Ramireza, mówiąc krótko, w liny, przy strzelu lewym sierpowym i mało co liny Ramirez nie rozerwał z tego tytułu. Natomiast jeśli pięścia z Ukrainy absolutnie będzie cały czas utrzymywał w dystansie, jest na to przygotowany, czy to się dopiero okaże, ale jeśli nie będzie starał się dopuścić do pół dystansu Ramireza, to może tego pana w czerwonych spodenkach wypstykać właśnie czasami prostymi, boksując tylko i wyłącznie na wstecznym, cofając się, zadając dużo prostych ciosów. To jest jego styl, on właśnie preferuje taki defensywny styl boksowania z kontry i na razie mu to naprawdę dobrze wychodzi. Dobry teraz lewy prosty Ramirez, ale naprawdę niewiele czystych uderzeń ze strony Jose Carlosa Ramireza. On jest Amerykaninem, urodził się w Stanach Zjednoczonych, rodzice są Meksykanami. Angażuje się w walkę o prawa tej społeczności meksykańskiej. Przed tą walką, przed tą galą w ogóle pokazywali nam tutaj realizatorzy jego przemówienia i też w tle prezydent Trump i ten jego słynny mur. Przeciwko temu protestował m.in. Ramirez. Ojciec jest menadżerem na takiej wielkiej farmie tam w tej dolinie kalifornijskiej. Mama zajmuje się domem. Fajna końcówka. Ruszył troszkę mocniej do przodu Ramirez. Postoł nie odpuścił i mieliśmy małą wymianę. Mieliśmy małą wymianę. Tutaj też Ramirez powinien też szukać szczęścia swojego albo miejsca na ulokowanie prawego prostego, prawego sierpowego, bo pięścia z Ukrainy Postoł boksuje bardzo często na wychylone nodze. Jest troszeczkę ten ciężar ciała przerzucony na lewą nogę, na nogę wykroczną i lewy bark jest bardzo nisko. I zadając lewy prosty schodzi też w lewą stronę, co może ułatwić to uderzenie prawym krzyżowym czy prawym sierpowym przez Ramireza. Do tej pory tymi ciosami prostymi to będę się upierał, że cały czas będzie sprawiał wielkie problemy Ramirezowi. No ale pamiętajmy, to jest walka o dwa pasy mistrza świata. Postoł to jest były mistrz świata, nawet jeśli ma 36 lat, a to ciągle potrafi boksować. Ostatni raz na ringu był w kwietniu zeszłego roku w Las Vegas, pokonał Mohameda Mouny, wcześniej Siara Ozgula, też wygrał na punkty. Z Joshem Taylorem przegrał o pas WBC Silver, przegrał jednogłośnie na punkty, to było w Glasgow. Z Terencem Crawfordem boksował o pasy WBC i WBO i przegrał jednogłośnie na punkty. No, Crawford był po prostu za dobry dla niego. To było 23 lipca 2016 roku. To była walka unifikacyjna. Przypomnijmy, że postawiono do ringu pas WBC. Ładnie ten lewy prosty. Proszę, teraz dwa na górę, potem zaraz na dół. Cały czas stopuje Ramirez. No znowu lewy prosty i znowu zatrzymana akcja Jose Carlosa Ramirez. Częściej, każdy lewy prosty wyprzedzający Postola jest skuteczny. Ramirez ma kłopoty z dobraniem się do Ukraińca, więc tutaj presja jest na pewno na Ramirezie i to widać, bo nawet wywiad takiego udzielał w ESPN-u przed tym pojedynkiem. Już było pytanie o Josha Taylora, potem o pytanie, czy nie przejdzie do półśredniej. Powiedział, że czemu nie. Tam też przecież wielkie gwiazdy boksu i wielkie pieniądze do zarobienia. Postoł wie, jak typowali fachowcy, bukmacherzy. Na nim żadnej presji nie ma. Postoł może i nie musi wygrać, natomiast na Ramirezie jest taka faktycznie, jak wspomniałeś, presja, że on to musi tą walkę wygrać. Natomiast do tej pory, czy ma taką jakąś wielką przewagę, te ciosy Postola są skuteczne. Lewa ręka jest bardzo płynna, bardzo celna i jeszcze bym poprosił Postola, żeby częściej zadawał tą lewą ręką, nie dopuszczał go, więcej na nogach niż wycofał, wydłużył dystans i to byłby dla Ramireza ogromny wtedy problem. Właśnie proszę, kilkakrotnie już przestrzelił ten lewy ślepowy, prawy prosty, nie dochodząc, kiedy Postoł zabiera nogi i robi tak zwany długi i jest odstępnięty przeciwnikami, zawodnikami. Obydwaj byli dobrymi amatorami. Ramirez był na Igrzyskach Olimpijskich, nie był na Mistrzostwach Świata w 2011 roku, no ale medali tam nie zdobył. Lewy, prawy teraz Postoła. Jeszcze jeden prawy w samej końcówce. Ja bym powiedział, że to głównie jest równa. Nawet powiedziałbym, że na razie tu mi się bardziej podoba Ukraina. A mnie się podoba bardziej Radek Sobolewski, bo wcześniej wspominaliśmy, że Postoł jest troszeczkę podobny do aktualnie do trenera Wisły Płock Radka Sobolewskiego, którego pozdrawiamy serdecznie. No, mnie się w tej chwili podoba bardziej zawodnik z Ukrainy. No, jesteśmy zgodni. Jesteśmy zgodni. Zobaczymy, jak sędziowie będą to widzieli. Popatrzmy. No dochodzi ten prawy, ale zamortyzowane to nie było żadne mocne uderzenie. Będzie problem dla Postola, jeśli stanie, jeśli nogi nie wytrzymają i jeśli go gdzieś tam złapie i będzie duża taka wymiana ciosów, gdzie Postol też potrafi przyjąć taki moment, fragment walki i nie odda skóry za darmo, ale tam Ramirez czuje się faktycznie jak ryba w wodzie i tu będzie dla Postola wtedy problem. Nie ma prawa stanąć na moment. Jeszcze częściej bym prosił, żeby częściej używał te lewe ręki, częściej kontrował prawy. Można ładnie cofając się też cofając się zadawać ciosy, tak jak do tej pory robił, żeby nie przestał tego robić, żeby cały czas w takim stylu boksował. Co na każdy ruch wyciągnął lewy prosty, długi lewy prosty, podwójny lewy prosty i zabierać się nogami w lewo, w prawo. Właśnie tu będzie dla niego duży plus, dla Ramireza problem. Tak jak powiedziałeś, jeśli wytrzyma ten rytm, jeśli na nogach będzie w stanie pracować efektywnie do tej 12. rundy, zaczęła się piąta. W piątej rundzie w walce z Crawfordem dwa razy leżał na deskach, wstał i doboksował do końca dystansu, ale werdykt był absolutnie w jedną stronę. Na razie bez żadnego problemu. Zresztą presja, jaką próbuje wywrzeć Ramirez, to jest na razie tylko właśnie kwestia pracy nóg. Nie było ciosów, które mogłyby osłabić jakoś na razie przynajmniej Postoła. I cały czas póki co, no proszę, jaki świetny ten prawy, odpowiedział od razu prawym też Ramirez, ale powiedziałbym, moim zdaniem przynajmniej, cios Postoła mocniejszy. No tak, ale Postoł zadał 4 ciosy, a Ramirez zadał tylko 1 cios, to więc to też trzeba patrzeć i dodawać. Hands free. Keep your hands free. Stop! Ja też sobie tak myślę, że znając Freddie Roach, znając styl boksowania Ramireza, oczywiście Postoł też to dobrze zna, ale kiedy się zamieniono tym, powiedzmy, trenerem, to wie, na czym polega przygotowanie Postola pod Ramireza i tutaj jestem dosyć głęboko przekonany, że nie powinno być tutaj problemu z kondycją, bo jak do tej pory nie ma szaleńczego ataku Ramireza, nie ma wielkiej wymiany ciosów, nie ma aż takiego tempa boksowania. Oczywiście ruch jest bez przerwy, cały czas co się dzieje, ale spodziewaliśmy się, widzieliśmy Ramireza w takich momentach, że jak już szedł, jak maszyna. A tutaj praca nóg, nogi i cały czas trzymanie go na dystans z tymi długimi, swoimi prostymi ciosami sprawia problem Ramirezowi i tu w tym momencie jest problem dla Ramireza. Dla mnie w tej chwili prowadzi cały czas Postoł. Nie wiem, może się mylę, ale... Ja też bym tak powiedział, no ale musimy też pamiętać trochę o polityce. Kto robi tą dalej, kto kogo wystawia. Gdzie są pieniądze, gdzie jest ewentualny pomysł na unifikację. W samej końcówce troszkę mocniej ruszył do przodu Ramirez, ale naprawdę zapowiedź kolejnej bitowej walki. My też już Państwa na nią zapraszamy. Proszę, lewy, prawy, prosty i próba odpowiedzi Ramireza. No teraz ładny, ale to jest pojedynczy cios, nie poszedł za tym a Ramirez jeden z nielicznych, dopiero w samej końcówce, tam jak ten sygnał 10 sekund usłyszeliśmy, wtedy troszkę Ramirez ruszył do przodu, ale ja się zgadzam z Krzysztofem. Dla mnie na razie lepszym pięściarzem w tym pojedynku jest Ukrainiec, mieszkający na co dzień w Kalifornii. Nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć w tej chwili punktację sędziowską, jak oni tam to wszystko widzą, ale podejrzewam, że tak jak wspomniałeś, polityka ma swoje prawa i też tak może być, że to pójdzie w jedną, w drugą stronę, ale bądźmy szczerzy, na razie Ramirez rozczarowuje, a in plus pięścia z Ukrainy. Powiedział Ramirez, że ostatnią walkę stoczył 13 miesięcy temu, a mam wrażenie, że to było wczoraj, no bo cały czas był w treningu i oczywiście Postoł też trenował. Ale czasem tak bywa, że jak to się mówi kolokwialnie, to przetrenowanie, tak? Że cały czas treningu, cały czas jeden obóz, drugi obóz, z paringi gdzieś nagle brakuje tej świeżości, tego bokserskiego oczka, bo na razie właśnie tego oczka nie widzę u Ramirez. Tak, ale 30-40 lat temu mogliśmy mówić, że jesteśmy przetrenowani. Dzisiaj jest taka metoda treningowa, tak jest możliwość monitoringu treningu, że badamy krew przed, po i w czasie treningu, wiemy co się dzieje, jest przy nas lekarz, jest sztab trenerski zbudowany z najlepszych fizjologów, lekarzy, dietetyków i Bóg wie co jeszcze, to więc dzisiaj nie sposób zawodnika na takim etapie, z takim nazwiskiem jak jest Ramirez, przetrenować go. Ale poczekajmy, bo zaczyna wyprzedzać Postoła Ramirez. Ukrainiec troszkę opuścił ręce, jakby uwierzył, a może zaczyna brakować sił, a może uwierzył w to, że może tutaj coś zdziałać. Zaczął inaczej boksować, to już nie jest ten prosty dyszel przed sobą. Troszeczkę pozwolił Ramirezowi skrócić dystans i od razu Ramirez go zaczął wyprzedzać. Minuta 20 do końca szóstej rundy. Pierwsze starcie takie, w którym Ramirez no, ma przewagę. Ja bym o tej przewadze cały czas nie mówił, bo tutaj i 2 ciosy Ramireza, 4 ciosy Postola, 1 cios Ramireza, 2 ciosy Postola i zaraz jest odwrotnie, więc tutaj nie możemy mówić o wielkiej... Ja nie mówię, że to jest jakaś mierząca przewaga, że tutaj przekłada sobie z ręki do ręki Postoła Ramirez, bo tak nie jest, natomiast patrząc na te 5 dotychczasowych i tą 6, no to... Proszę bardzo, 3 ciosy, lewy, prawy, lewy podbródkowy bity, ponownie lewy podbródkowy dwukrotnie. I tutaj ilość ciosów zadanych na korzyść Postola to jest to... Stevie Wonder by to zrobił. Bo teraz wrócił do właśnie takiego boksu, jak od początku nam prezentował, czyli właśnie przednia lewa ręka, próba trzymania dystansu, a zaczął troszeczkę inaczej. Pozwolił Ramirezowi podejść troszkę bliżej, opuścił tą lewą rękę i od razu kilka razy przyjął mocny cios. Ramirez stara się podkręcać tempo, strzelił mocnym prawem, ale to nie był celny cios. Jeszcze jeden prawy sierpowy i też gdzieś tam ześlizgnął się po barku Ukraińca. No ale moim zdaniem to była runda Ramireza. Niezdecydowanie dla niego, ale jednak dla niego. A to i tak pierwsza moim zdaniem. Panie Robercie, nie będę się z panem kłócił, bo pan jest troszeczkę cieńszy ode mnie i młodszy, więc nie wypada mi z panem się kłócić. Ale ja pamiętam pana w takim jednym filmie, co pan takich dużych kład na ziemi, więc ja nie będę też się kłócił. No w filmie można wszystko zrobić. Tak jest, ale myślę, że w życiu codziennym, w tym prawdziwym boksie też parę dużych pan położy, więc nie będę się kłócił. W życiu codziennym, no nie wiem, ja nie jestem awanturnym człowiekiem, więc trudno mi to powiedzieć. Popatrzmy teraz już na to, co dzieje się w ringu. Akurat to nie była dobra akcja. Ten wyprost ładny w wykonaniu Ramirez, ale próba już przestrzelona. Licząc ilość ciosów zadanych celnych, na pewno jest po samej Postola. Tak, od początku walki 100%. I to musi decydować o zwycięstwie walki, prawda? Ilość zadanych ciosów. Ciekawe, tutaj mogliby nam się realizatorzy, to jest 7. runda, już półmycek przekroczony, pokusić o statystyki. Dobry lewy na tułów. Była tam takie zdanie czy słowo dominacyjne. Domyślam się, że to trener Ramireza, że właśnie musi zacząć dominować, że musi narzucić styl, podkręcić tempo. Gdzie jest te 68,4 ciosu na rundę w wykonaniu Ramireza? Na razie tego nie widać. Tu były 3 ciosy, ale 3 ciosy były w powietrze. No też 2 ciosy doszły. Teraz tutaj szaleje. Nie ma prawa dopuszczać Postol Ramireza, żeby nie zadawał ciosów. Teraz mamy tutaj. No właśnie. I proszę popatrzeć. 330 ciosów wyprowadzonych przez Postoła, 76 celnych, 263, 68 celnych po stronie Ramireza. To i tak powiedziałbym, że Postoł tych ciosów celnych miał więcej. No ale okej, wierzymy w tą statystykę. Tak czy owak, patrząc na statystyki, no to mamy rację, że Postoł powinien naszym zdaniem prowadzić, ale pamiętajmy, że jeszcze są wokół ringu sędziowie. A świetny teraz ten lewy, tak, jest zamroczony jest. Teraz Ukrainiec i zobaczymy, czy przetrwa ten moment. Cały czas nie doszedł do siebie, nie próbuje klinczować, ucieka. Czy już jest sobą, nie sądzę, ale brakuje, tak jak mówiłem, tego spokoju. Było oczko, ale tylko w jednym ciosie, a potem już zabrakło tej precyzji u Ramireza. Pozwolił dojść Postołowi do siebie. Czy to może być końcówka? Bardzo prawdopodobne, że tak, bo cały czas czuje ten cios lewy sierpowy Ramireza. Mówiliśmy o jednym, bardzo ważne będą nogi Postoła. Po takim ciosie na brodę on może stracić te nogi w kolejnych rundach. Znowu dobry lewy prosty w wykonaniu Ramireza. No, patrzmy na Postoła, bo Ramireza wiemy, że jest w tej chwili w najlepszym swoim momencie. Czy Postoł doszedł do siebie? Robert, wspominasz o pracy nóg, a nie zdarzało ci się tańczyć czasami po kieliszku wódki? To jaki lekki, łatwy byłeś i szybki. Podejrzewam, że to tak może wyglądać, że czasami człowiek jak przyjmie jeden strzał za dużo, to gdzieś te nogi są jeszcze lepsze, ruchliwsze i czuje wtedy tą czaczę. Piękna teraz lewy prawy wyprzedzenie, konterka. I to jest odpowiedź na to, czy Postoł doszedł do siebie. Doszedł. Moim zdaniem tak. I proszę, pięknie. Teraz prawy, lewy, doskonała akcja. Wrócił do siebie i chciał zaakcentować końcówkę. No właśnie, i teraz. Dla kogo ta runda? Był moment zdecydowanej przewagi Ramireza, ale Postoł w końcówce znowu parę punkcików tych malutkich odjął. Lewy prosty na czubek brody. No i tu zabrakło precyzji Ramirezowi. Jest lewy sierp, to ciągle było za mało. Tu podbródka zabrakło. Było miejsce, żeby go zmieścić, panie Krzysztofie? Czy było miejsce, żeby go zniszczyć? No, nie wiem. Nie wiem, bo trzeba było być tam. Natomiast tutaj takim fajnym mykiem się pochylił na niego i nie miał bardzo jak Ramirez w tej chwili tego momentu jak go uderzyć. I to też miało jakiś na to wpływ, że mógł go nie dokończyć. Gdyby inaczej ustawieni obaj byli, to może by było troszeczkę lepiej dla Ramireza. Dobrze, że tak się stało. Mamy fajny boks. Zaczynają się emocje. 8. runda i to jeszcze nie jest przesądzone, kto tu wygrał. Tu jest wszystko możliwe. To może być przed czasem i dla jednego, jak i dla drugiego. Myślę, że Postoł troszeczkę doszedł do siebie. Częściej ta lewa ręka w tej chwili chodzi, musi absolutnie być i czekać na bezpośredni prawy prosty. Za mało bezpośrednio z daleka, z dystansu, poza dystansu bije, zadaje ciosy prawą ręką Postol. Natomiast Ramirez, dobry ten balans, teraz świetny ten lewy pod prawy łokieć. Proszę, od razu poszła niżej prawa ręka Ukraińca. Jest dużo balansu, szuka takiej akcji, żeby pod tą lewą ręką zrobić unik i strzelić, tylko że popatrzmy teraz w 7. rundzie 52 wyprowadzone ciosy Ramireza, 14 celnych, 27% i 5 celnych ciosów Postoła. No właśnie, nastawia się na mocne uderzenia, a troszeczkę więcej luzu. Zaczął dobrze tym balansem i potem właśnie nad tą lewą ręką tam musi szukać uderzeń. Znowu trafił teraz najpierw lewą, potem prawą, ale Postoł, jak widać, cały czas twardo na nogach. Ale Ramirez już coraz częściej tak gdzieś tam łapie i pojedynczym ciosem mocnym potrafi w jakiś sposób zgotować taką przykrość Postolowi. Musi częściej Ramirez tę walkę wygrać. No, ale nie może stawać. Nie może stawać, tak. Ramirez musi cały czas dyktować tempo, on musi być agresorem, bo jak stoi na środku ringu i jeszcze się nie rusza, no to wtedy ten boks Postoła jest jeszcze skuteczniejszy. Potworny już nawet lewy prosty, ale już nie ma też takiej precyzji u Postoła. To jest 8. runda, on też zaczyna odczuwać trudy tego pojedynku, zostawił nogi z tyłu. A Ramirez tak nie złapie Postoła. No tak, ale ta praca cały czas mu pomaga. Proszę zwrócić uwagę, jak ile ciosów Ramirez przestrzelił w powietrze przy lewym sierpie, przy lewym prostym. Cały czas to też się traci w tym momencie, kiedy zadajemy cios i puści ten cios w powietrze, gdzie przeciwnik tam się odchyli, ile traci się w tym momencie też sił. Znowu ten lewy prosty, znowu odskoczyła głowa Postoła do tyłu, jeszcze raz lewy prosty w wykonaniu Ramireza. No widać, że to jego uderzenie przednią ręką naprawdę ma swój wymiar. No to tak jakbyśmy tutaj wspominali Darka. I właśnie znowu teraz krótki lewy sierp, lewy na lewy, ale chyba Ramirez trafił mocniej, takie mam wrażenie. Tak mi się też wydaje, na pewno tak było. Natomiast Postoł zapomniał w tej chwili przez jakiś moment boksować ciosami prostymi. W ogóle szuka teraz tylko i wyłącznie ucieczka nogami. Ta runda zdecydowanie chyba moim zdaniem na korzyść pięściarza z Ameryki. Tak, tak, bez dwóch zdań. Rośnie jego przewaga w samej końcówce. Jeszcze bardzo mocny cios na dół, chociaż sędzia tutaj zwraca uwagę, że to był cios za niski. Popatrzmy. Right at the end of the bell. 4 rundy jeszcze przed nami i myślę, że jeśli tak to będzie się rozstrzygnie, tak to będzie wyglądało, bo najprawdopodobniej taki scenariusz jest przewidywany w formie Ramireza, to Postoł da sobie to zwycięstwo odebrać, bo wydrzeć, tak jest. Pytanie, ile tych rund, do tej 5. rundy nam się bardziej podobał, ale ile z nich rzeczywiście wygrał, bo teraz zgadzam się, że scenariusz pewnie będzie taki, że teraz Ramirez będzie coraz bardziej dominował i pytanie, czy Postoł, ile tych rund na początku mógł wygrać Wiktor Postoł? Dziewiąta. Ramirez tym razem spokojnie, tę poprzednią rundę zaczął bardzo agresywnie, ale coraz ten lewy prosty Ramireza w tej chwili prawie za każdym razem wchodzi. Postoł kupił 10 000 maseczek dla pracowników tych farm, o których mówiłem. Potem zbierał pieniądze i przygotowywał takie paczki, w których była żywność, środki dezynfekujące i tak dalej. Mówił właśnie o tym, że ludzie z farm nie mają czasu nawet kupić tych podstawowych produktów, bo od rana do ciemnej nocy są w polu i potem, kiedy wracają, to sklepy są już zamknięte. Angażował się też bardzo mocno, nawet jest prezesem jakiegoś stowarzyszenia farmerów. Chodzi o wodę, której tam brakuje na tych farmach. No tutaj akurat walczy z ekologami, bo woda jest tam racjonowana, ograniczana. No i teraz dobry moment Postoła. Cały czas próbuje tą lewą ręką powstrzymywać Ramireza. Nie jest w stanie Ramirez tak podkręcać tempa jak w tej poprzedniej rundzie. Pewnie troszkę płaci też za ten atak z rundy numer 8. Prawie mocny hak, ale prawy łokieć Ukraińca był na miejscu i ten cios nie zrobił na nim żadnego wrażenia. watch your head. No i proszę, lewy, prawy Ukraińca dochodzi do celu, a Ramirez w tej rundzie na razie niczym nas nie zachwycił. Dobry lewy prosty, jeszcze raz Postoł. Powiedziałbym inaczej, Ramirez jak do tej pory nie zrobił nic, co moglibyśmy powiedzieć, że ta runda jest z korzyścią na jego stronie. Dla niego, tak. Tak, dla niego, bo to boksuje bardzo spokojnie, jakby tą walkę wygrywał, już by miał ją w kieszeni, prawda? A tutaj kilka wymian ciosów było, przede wszystkim ciosów prostych, ale też nie wiem, czy my już patrzymy sercem za naszym sąsiadem. Robert, jak myślisz? Nie, ja absolutnie, oczywiście troszkę żartowałem z tą muzyką, przy której wychodził Wiktor Postoł, czyli Eye of the Tiger, czyli całą karierę Darek Mikaczewski przy tym kawałku wychodził, od razu serce nam żywiej zabiło, ale naprawdę w tej ostatniej rundzie Ramirezowi brakowało tchu, nie był w stanie podkręcić, dominować, zasypać lawiną ciosów. Znowu nie było tej jego średniej, tych 69 prawie uderzeń na rundę i tej 33% skuteczności. Na pewno też Postoł nie jest tak precyzyjny jak na początku, ale swoje ciosy wyprowadził. Kilka tych lewych doszło do celu, kilka prawych. Znów uważam, że to była runda. Ja bym tą rundę przyznał Ukraińcowi. 10 z 12. I moim zdaniem na punkty w tym pojedynku powinien, gdybym to ja punktował, to trzeba ciągle podkreślać, prowadziłby Wiktor Postoł. Krzysztof chyba też ma podobne. Zdecydowanie, jak najbardziej, oczywiście. Nie jest sobą, brakuje właśnie tej agresji, tego co mówił Krzysztof, że jak już złapie, to idzie za ciosem, bije seriami. No gdzie te serie? No gdzie te serie? Serie były plute w powietrze, bo Postoł ma dobrą pracę nóg, potrafi wydystansować, cofając się te zadaje ciosy i ciężko mu dojść do Ramirezowi do takiego momentu, gdzie mógłby tam zasypać go lawiną ciosów. Natomiast jeśli już są gdzieś tam w półdystansie, jest ta wymiana, to tutaj Postoł też stara się maksymalnie to, co może być. Kilka ciosów mocnych też zadał na korpus Ramirezowi. Też to najprawdopodobniej też odczuł. Proszę, lewy leciutkie na dół, lewy na górę i te ciosy też w jakiś sposób osłabiają. Bardzo dużo ciosów też musimy pamiętać, Ramirez przestrzelił, który też nie dał mu siły, a więc bardzo dużo też mu siły zabrały z tego tytułu. I to się też może nakładać na to, że tak ta walka wygląda jak wygląda, że też powoli gaśnie Ramirez. Dużo niecelnych ciosów. No przed chwilą było taki dobry przykład tego. Ruszył z tym lewym prostym swoim, bo w półdystansie Postoł wcale nie jest gorszy. 9. runda. Proszę popatrzeć, 64 ciosy wyprowadzone przez Postoła. No powiedzmy, że po 12 ciosów trafionych, ale wtedy też powiedzmy sędziowie doceniają aktywność. Kto tych ciosów więcej wyprowadza. No proszę, teraz lewy, prawy i to też ciosy na blok. To nie są ciosy, które dochodzą do celu. Mówię teraz o Ramirezie i w tym półdystansie, wrócę jeszcze do tego zdania, nie przegrywał Postoł wymian. Tak naprawdę ten moment, kiedy miał kryzys, to był po lewym prostym. To nie była wcale jakaś akcja w półdystansie w wykonaniu Ramireza. Tak, i tutaj sędziowie, jeśli ta walka będzie do końca, jeszcze to tak wszystko będzie wyglądało przez 6 minut i 30 sekund, to sędziowie będą mogli powiedzieć tak, ale cały czas natarczyć, cały czas wszedł do przodu i atakował. Ale musimy pamiętać, że bardzo dużo ciosów teraz lewy się w defensywie zadaje też Postoł. Nie ma tak, że ja tylko muszę atakować, żeby wygrać. Ja mogę też boksować cały czas w kontrach, jak do tej pory to robił Postoł i też mogę wygrać na walki. Ostatnie sekundy, proszę, jak wpadł kolejny raz między lina z piruety wykręcił Ramirez, trafił teraz lewym sierpem, ale to nie był cios, który zrobił wrażenie. Ja bym tę rundę znów przyznał Postołowi i to nie dlatego, że wyszedł do ringu przy Eye of the Tiger, naprawdę. No, ja też się nie mogę z tobą nie zgodzić, ale tu się cały czas boję. Obawiam się, proszę, no to jest takie... Tu sędzia zagapi się, powinien przerwać tą walkę, bo nie wolno się okręcać, a to jest taki przypadek niecelowy, na po prostu puścił go w liny i to troszeczkę tak przez moment no, deprymuje, ośmiesza. Takich ciosów przestrzelonych było kilkanaście, kilkadziesiąt nawet. Ramireza tak potrafił ładnie go puścić w maliny swoją pracą nóg. Postoł. Tutaj bardzo ładna akcja. Ramireza, to jest cały czas ta sama, tylko z drugiej kamery no. Ten lewy sierp to była jedna akcja pokazana. Ale kto to robi? Kto to robi? Kto to robi? Wiadomo, że to tak musi być, żeby to pokazywać to coś, co w co wchodzi, a co nie wchodzi. 11 runda, tak? Czy 10? 11. Przedostatnia. Brakuje Postolowi takie liczenie, jedna konterka, gdzie się zachwie, że Ramirez będzie liczony i wtedy to takie byłoby już dobre dla jego korzyści. Tak, ale natomiast... nie jest jakimś wielkim puncherem, 31 walk, wygrał zaledwie 12 przed czasem, więc no, ale Matysa upolował w 10 rundzie. No teraz ładnie, prawy, lewy sierp, ten lewy zwłaszcza dobrze wyglądał, ale dobrze cały czas wygląda Postoł. Oczywiście punktuje Ramirez, ale jeśli nasz scenariusz jest prawdziwy, to Ramirez potrzebuje w tym pojedynku knockoutu, a co najmniej knockdownu, żeby wygrać rundę 2 punktami, odrobić straty, bo ja będę się upierał, że to pan w tych niebiesko-żółtych spodenkach jest pięściarzem, który prowadzi w tym pojedynku na punkt. Znowu dobry lewy prosty. Znowu wyprzedza Ramireza, wytrąca go z jego konceptu walki. Freddie Roach, absolutna cisza ze strony narożnika Ukraińca i cały czas pokrzykiwanie ze strony narożnika Ramireza. No i co, była chwila półdystansu, strzelił podbródkowym Ramirez, ale to był cios na blok bez żadnego problemu, zatrzymany przez Postoła. Lewy, prawy, sierpowy Ramireza, ale to nie zrobiło wrażenia na Ukraińców. On teraz musi wstrząsać Postołem Ramirez. Znowu przestrzelony, nie czuje dystansu, pół kroku do tyłu Postoła i ten cios prół powietrze Ramireza. No i proszę, lewy, prawy, prawy naprawdę mocny, jeszcze jeden prawy już nie, ale punktuje, punktuje. Ale co się wydarzyło? Odwiązał się tape na rękawicy. No ale to tape to sędzia decyduje. No, ten tape przecież ledwo co, no ale okej. Sędzia powinien to zauważyć, zauważył to Ukrainiec. Myślałem, że coś poważniejszego się wydarzyło. A teraz poszedł Ramirez na wymianę, ale ześlizgiwały się te ciosy. Jeden i drugi zresztą nie wyprowadza. No i proszę, trafił prawym sierpowym w samej końcówce Postoł. Chciał pokazać, że w takich wymianach też będzie twardo stawał, nie zrobi pół kroku do tyłu. I jeszcze nigdy, Robert, nie byłem tak ciekawy werdyktu walki jak w tej chwili, bo naprawdę nie wiem, kto tu prowadzi tę walkę. Oglądamy, komentujemy i mamy swojego faworyta. Doceniamy jednego, jak i drugiego. No, chyba wydaje mi się, że jednak mimo wszystko więcej ciosów na pewno zadał pięściarz z Ukrainy, ale czy on wygrywa, czy on wygra? Wygra? Nie wiem, nie punktowałem tego pojedynku sobie na kartce. Natomiast pamiętajmy, w boksie za wartości artystyczne nie przyznaje się rund i też cały ogląd walki też nie ma znaczenia. Runda po rundzie, punkt po punkcie. Tak trzeba punktować walkę i wtedy sumować te rundy. Natomiast jestem prawie pewien, przynajmniej dla mnie, więcej rund wygrał Ukrainiec. W jednej był na skraju knockdownu. No to powiedzmy, że jak sędziowie bardzo chcieli, nawet bez knockdownu teoretycznie mogliby mu przyznać dwupunktowe prowadzenie, ale to nie było tak, że wisiał na linach, że obkładał go Ramirez. Tak nie było. Cały czas nie czuje Ramirez dystansu. Cały czas ten wsteczny Postoła jest bardzo skuteczny. A z drugiej strony ta długa przednia ręka powoduje, że mimo to, że cofa się Postoł, to potrafi wyprowadzać cios. I nie ma na to recepty Jose Carlos Ramirez. Teraz ładnie, prawy na prawy. Trafił Ramirez. Teraz lewy prosty. Dobra akcja w jego wykonaniu, ale to wszystko, no dobra, okej, może na razie w tej rundzie prowadzi, ale poczekajmy, bo to jeszcze 2 minuty. No teraz jest aktywniejszy Ramirez, ale i nie był taki, kiedy on w ten sposób, tak agresywnie, cały czas podchodził. Tak. Były to rotacje, był ten balans. Tak. I tak nie ma z tego jakiegoś wielkiego efektu teraz. Trafił lewym teraz, dobra ta seria, lewy, prawy na tułów, poszły w dół ręce Ukraińca, jest szansa, minuta 14, trafił prawym sierpem, może to jest ten moment, by rozstrzygnąć walkę. Nie, już się uśmiechnął Ukrainiec, myślę, że kryzys ma za sobą. Ale był moment, że te ciosy na tułów zrobiły wrażenie na Postole. Ramirez tego nie wykorzystał. Nie wiem, brakuje mu być może jednak kondycji, żeby pójść za taką akcją. No tą rundę faktycznie prowadzi Ramirez. Teraz za mało zadaje ciosów. Poświęcił tylko wyłącznie na obronę, na Postol, na obronę, na ucieczkę, na pracy w defensywie. Teraz mało tych lewych prostych ciosów Postola. No ale ile takich było rund, które Ramirez wygrał do wiwatu? Oczywiście były też rundy w miarę równe i tam mogły decydować niuansiki, nawet no, to, że Ramirez jest jednak bardziej u siebie, tak to trzeba określić. No tak. No też to nie była też, no, to jest jedyna runda, która zdecydowanie wygrał Ramirez. Postoł jest przekonany o swoim zwycięstwie. Ciekawe, jak będzie punktowana. Przepraszam, przerwałem cię. No ale podniósł rękę, myślę, tak naprawdę Ramirez dlatego, że podniósł ją też Postoł, więc nie chciał być gorszy. Natomiast teraz zabawię się w lekkiego psychologa, bo wydaje mi się, że duża niepewność w oczach Jose Carlosa Ramireza. Dobry uśmiech do złej gry, tak? Sędziowie teraz w rolach głównych. Popatrzmy na skrót tego pojedynku. To jest początek tego pojedynku. Ma 2, 3, 4 ciosy Ukraińca. Ramirez odpowiadał jednym i to jest ten moment, który Ramirez, gdyby wykorzystał, no byłby zwycięzcą. Ale słowo gdyby tutaj kluczową rolę odgrywa. Miał naruszonego Wiktora Postoła, ale przetrwał Ukrainiec najtrudniejszy moment w tym pojedynku dla siebie. Proszę popatrzeć Postoł. No, końcówce Ramirez podkręcił statystyki, 156 ciosów celnych, 147 Postoła. Teraz co... Ja bym dyskutował, naprawdę dyskutowałbym, czy Ramirez doszło 114 mocnych ciosów i zdecydowana niby przewaga Ramireza tutaj w tych statystykach. Dyskusyjna dla mnie ta statystyka mocna. Czyli wiadomo, kto wygra. Nieważne, kto boksuje, ważne, kto liczy, prawda? Punkty i kto sędziuje. No tutaj Postoł taki zadowolony bardzo ze swojej postawy, ze swojego boksowania, ale chyba zimny prysznic będzie na głowę. Ale nie ma pewności w obozie Ramireza także. Ale teraz też taka zrzednięta mina Postoła. Na początku bardzo z siebie zadowolony. Teraz już też tej pewności nie ma. No na pewno Postoł wszystkich zaskoczył. Swoją postawą, swoją żywotnością. Znaczy stylem nie, bo to jest jego styl, ale potrafił właśnie ten styl cały czas, nie powiem, że narzucać, ale dla mnie to jego styl był dominujący, nie Jose Carlosa Ramireza. Tak, to prawda. No, mocno podkreśla swoją religijność Ramirez. Ladies and gentlemen, after 12 rounds here inside the MGM Grand, we go to the judges' scorecards for the official decision. Dave Moretti has the bout 114-114. 114-114. Jim Cheatham has the bout 115-113. Steve Weisfeld has the bout 116-112 for your winner by majority decision. And still, WBC, dyskusyjna, bardzo dyskusyjna decyzja sędziów. Myślę, że zdecydowały jednak ściany. Ściany pomogły gospodarzowi. Interesy też tutaj, myślę, że zdecydowały. Jose Carlos Ramirez, już wszyscy czekają na tą jego unifikacyjną walkę, no ale nawet nie cieszy się po tym ogłoszeniu werdyktu. 114-114, 115-113, 116-112. No ten ostatni werdykt to już absolutnie powiedziałbym, że lekko skandaliczny. No z drugiej strony ta statystyka chociażby, tak?